się mówi, o tym się teraz mówi. O tym się mówi, mówi cały czas. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Sechaczyk i Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa. Dobrze nam się rozmawiało, panie prezydencie, przed mikrofonem. Myślę, że teraz też będzie wcale nie gorzej. Panie prezydencie, dzień dobry, witam dzień dobry, bo nie dopuściłam witam pana państwa. Do słowa. No właśnie, panie prezydencie, widzimy w mieście nowy autobus, taki zielony, z napisem autobus do testowania. Pan na konferencji dla dziennikarzy powiedział, że przez 2 tygodnie taki autobus będzie jeździł po naszym mieście i będzie można przyjrzeć się temu pojazdowi, będziemy mogli się nim przejechać. Czy to oznacza, że jest szansa, że w Piotrkowie będą nowe autobusy? To jest jazda testowa i ona właśnie ma służyć temu, abyśmy dokonali właściwego wyboru i oprócz tego zamiaru związanego z zakupem autobusów elektrycznych. I tutaj przypomnę, że złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. Musimy ten tabor uzupełnić również innymi autobusami, no i chcemy, żeby to były też autobusy, jeśli nie bezemisyjne, to niskoemisyjne, a niewątpliwie autobus hybrydowy do takich należy. Taki też testujemy, on nie jeździ sobie tak po prostu, tylko zawsze jest przypisany do jakiejś konkretnej linii, tak żeby obsługiwał pasażerów, żeby mieszkańcy mogli z niego skorzystać. To jest też dla nas ważne i uwagi mieszkańców, ale również te obserwacje kierowców, jeśli chodzi o samą obsługę, ilość spalanego paliwa i tak dalej. No właśnie, bo podobno te hybrydowe są nieco lepsze od tych elektrycznych, bo te elektryczne są bardzo drogie. To znaczy, jest taka moda na elektryczne, tak? Natomiast jest wiele głosów mówiących o tym, że te hybrydowe są takim najbardziej optymalnym rozwiązaniem, bo są to, przypomnę, autobusy, które posiadają silnik spalinowy, ale również w pewnych momentach kumulują energię w postaci energii elektrycznej i później możemy z niej korzystać, ta energia jest oddawana, na przykład wtedy, kiedy autobus rusza z przystanku, wtedy i hałas jest niższy i nie ma zupełnie emisji spalin, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i samego komfortu korzystania przez pasażerów. Powiedział pan, że czekamy na pieniądze. Kiedy jest jakaś szansa, że te pieniądze otrzymamy? Jeśli chodzi o regionalny program operacyjny, w zasadzie to rozstrzygnięcie powinno być już, no ale domyślam się, że przedłuża się to między innymi, czy może głównie ze względu na tą sytuację epidemiologiczną, bo to w wielu miejscach pewne działania zostały opóźnione. Także myślę, że niebawem to rozstrzygnięcie będzie, ale niezależnie od tego, jeśli chodzi o zakup autobusów hybrydowych, chcielibyśmy tutaj skorzystać z możliwości dofinansowania w formie dotacji i w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No są też dyskusje na temat interpretacji odnośnie autobusu niskoemisyjnego, ale stoimy na stanowisku, że ten spełnia niewątpliwie takie wymagania i chcielibyśmy ten tabor, tak jak powiedziałem, uzupełnić poprzez zakup autobusów hybrydowych. To byłoby zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z osprzętem koniecznym, bo tu są stacje ładowania między innymi niezbędne. No i około 12 autobusów hybrydowych. No taki jest nasz cel, to oczywiście troszeczkę potrwa. Znaczy no hybrydowe jednak, i elektryczne, tak? Tak, bo elektryczne to jest oddzielna pula i to składamy w regionalnym programie i one są bezemisyjne, tak? Bo tam nie ma w ogóle silnika elektrycznego. I ile by tych było elektrycznych? Elektrycznych 10, przynajmniej tak aplikujemy. A hybrydowych 12, a hybrydowych tak? Musielibyśmy dokupić około 12. Hybrydowych bądź innych, na przykład diesla, ale z silnikiem Euro 6. To jest kwestia kilku miesięcy, myśli pan, że się rozstrzygnie sprawa? No ja nie ja o tym decyduję, ale rozumiem. To już, tak jak powiedziałem, powinna być decyzja, więc myślę, że to rzeczywiście w najbliższych miesiącach, jeśli nie tygodniach, będzie wiedza na ten temat. Panie prezydencie, ryneczek, niektórzy się już niecierpliwią, chcieliby, żeby można było tam wjechać, zobaczyć, na jakim etapie to jest w tej chwili. Ja rozumiem też taką irytację, bo... No ciężko się żyje bez tego. Zwłaszcza jeśli odcinka. Ktoś nie zna specyfiki z zakresu harmonogramu tych robót, no to może mieć takie odczucie, wrażenie, że jest to zbyt długo realizowane, ale tak nie jest, bo przypomnę, że oprócz tych prac związanych z samą nawierzchnią drogi, chodnikiem, były wymieniane wszystkie elementy związane z infrastrukturą podziemną
i co najważniejsze, najistotniejsze, najbardziej kosztowne i najbardziej pracochłonne, prace związane z korytem rzeki Strawy. A tego właściwie nie widać. A tego praktycznie nie widać, tam jest za budynkiem na ryneczku jest taki odcinek odkryty, ale zdecydowana część jest zakryta i to były najbardziej pracochłonne i najbardziej kosztowne prace, ale mam dobrą informację, że jeszcze w tym miesiącu planujemy, żeby 6 lipca otworzyć dla pojazdów osobowych, a następnego dnia od rana, czyli od 7 lipca prawdopodobnie już ruszy komunikacja publiczna. Nie będzie jeszcze przez jakiś tydzień, maksymalnie 2 tygodnie wiatr przystankowych, bo one są zamówione i tutaj wykonawca jeszcze nie zdążył ich zakupić, ale nie chcemy też wstrzymywać tego ruchu i to zostanie uzupełnione w trakcie. Czyli tak jak powiedziałem, 6 we wczesnych godzinach popołudniowych prawdopodobnie otworzymy już ten ruch kołowy dla pojazdów osobowych, jeśli chodzi o autobusy miejskie następnego dnia. Co z targowiskiem? Bo to się ciągnie, ten temat. Znaczy, stan z targowiskiem jest bez zmian. On się w jakiś sensie może ciągnąć, jeśli chodzi o oczekiwania niektórych handlujących, ale powiem w ten sposób. Te stawki, które zostały podjęte, nowe stawki przez Radę Miasta, one są stawkami przemyślanymi. To nie jest tak, że ktoś zapałał chęcią ściągania większych pieniędzy niż potrzeba. To jest o złotówkę, tak? Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że stawki w Piotrkowie Trybunalskim były niezmieniane przez 12 lat. Podkreślam to jeszcze raz, przez 12 lat. Można zadać sobie pytanie, jakie ceny tych samych towarów, którymi dzisiaj handlują na targowisku, były 12 lat temu, a jakie dziś. No nie można też podchodzić do sprawy w ten sposób, że właściwie wszystko drożeje, ale to, co jest w zakresie usług świadczonych przez miasto, no to właściwie powinniśmy dopłacać. Byłoby to absolutnie nielogiczne i nijak mające się do gospodarności. Za ubiegły rok, kiedy jeszcze te koszty były niższe niż w tym roku, bo przypomnę, że w sposób znaczący wzrosło minimalne wynagrodzenie, wzrosły koszty związane z wywozem śmieci, to wtedy dokładaliśmy ponad 300 tysięcy rocznie. Nie może tak być, bo inaczej powinniśmy również dla właścicieli sklepów dokładać. Tak? Przypomnę, że na tym targowisku handlują, owszem, w jakiejś części, choć mniejszej, mieszkańcy Piotrkowa, ale handlują, i to jest znacząca grupa osoby spoza Piotrkowa, również spoza województwa, z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego i tak dalej. No nie możemy, i stawiam pytanie dla mieszkańców Piotrkowa, czy państwo zgadzacie się, płacący podatki dla tego miasta, żeby dokładać do tego biznesu. Czyli panie prezydencie, na razie po prostu no, zainteresowani dalej mają jakieś tam pretensje o to, że te podwyżki są, natomiast no, te oczekiwania muszą w jakimś sensie mogą, no, można potraktować jako naturalne, bo każdy, kto prowadzi biznes, chciałby jak najmniejsze koszty podnosić, a mieć jak największe wpływy. No, ale miasto wpływu. Też w pewien sposób natomiast prowadzi biznes. Trudno nazwać biznesem, no tak, ale... No, musimy doprowadzić do sytuacji, żebyśmy nie dokładali. No nie może być tak. Te 300 tysięcy, o których wspomniałem, a w tym roku byłaby to kwota znacznie wyższa, powinniśmy wydać na inne cele dotyczące chociażby remontu dróg. Wiele jest potrzeb w mieście, na które oczekują mieszkańcy Piotrkowa, którzy płacą podatki, a nie dopłacać do handlujących, panie nie tylko z Piotrkowa Trybunalskiego. Bo musimy właściwie kończyć, ale jedno pytanie nas mieszkańcy też pytają o ścieżkę rowerową dookoła Bugaju. Kiedy ewentualnie mogą się spodziewać tego, że zostanie ta inwestycja zakończona? Ten kolejny etap jeszcze w tym roku będzie realizowany, jeśli chodzi o procedurę przetargową i prawdopodobnie wyłonimy wykonawcę. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonawstwo, no to trzeba powiedzieć, że będzie to realizacja w roku następnym, nie wcześniej niż wiosną i z takim harmonogramem no, trzeba jakby się pogodzić. Nie tak? Mamy wyjścia. Bo to nie jest też z jakichś naszych decyzji, ale wynika to między innymi z przygotowywanych projektów. Tu są jeszcze w tej chwili dyskusje, czy rozpocząć to od tego budowanego parkingu przy ulicy Jeziornej, czy od drugiej strony. Jesteśmy tutaj w kontakcie między innymi z Radą Osiedla, ale chcę zapewnić, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo na pewno jest ona ważna, oczekiwana przez naszych mieszkańców. Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa, gość strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia.